W najbliższą sobotę w Świdniku odbędzie się Dzień Młodzieży. Warto zarezerwować sobie czas 18 listopada, bo będzie wiele ciekawych wydarzeń, a o tych wydarzeniach opowiedzą mi moi goście, a nimi są... Nela Borowiec, Oliwia Nowacka i Natalia Sobasik. Ostatnio dużo dzieje się w kwestii młodych w Świdniku. Są organizowane spotkania w szkołach. Było też debata Młodzi kontra Burmistrz z inicjatywy Centrum Usług Społecznych i burmistrza, zastępcy burmistrza Marcina Dmowskiego, a także trwają prace nad projektem Strategia dla Młodych. Właśnie w sobotę, po raz pierwszy w Świdniku, z inicjatywy właśnie tych samych osób, odbędzie się Dzień Młodzieży. Powiedzcie, proszę, jaka idea przyświeca temu wydarzeniu? Chcemy, żeby młodzież poczuła, że miasto myśli o nich. Że też coś dla nich robi. Tak. I że jakby my tutaj też w mieście mamy coś do powiedzenia, możemy coś sami stworzyć, że... Mamy realny wpływ na to, co tutaj się dla nas dzieje po prostu. Tak. Są też organizowane... Jest też organizowanych dużo właśnie eventów dla osób albo młodszych, albo starszych, a takich centralnie dla młodzieży w naszym wieku to niewiele jest, dlatego właśnie o to nam chodziło, pisząc ten projekt, żeby stworzyć coś, co zintegruje i zadowoli młodzież. Czyli pomysł na tę imprezę wziął się z tego, że po prostu mało działo się w mieście i chcieliście troszeczkę, żeby to ożywić to miasto, tak, żeby było ciekawiej. Ducha młodych w, tak, w tak, mieście. Tak, tak, tak. Żeby poczuli, że młodzi też tutaj mieszkają, tak, i że coś będzie się działo ciekawego. Mhm. Dobrze, a powiedzcie mi, jak długo przygotowywałyście się? Wiem, że dużo osób by było młodych zaangażowanych w te pierwsze takie, w ten projekt w ogóle dla szkół i ze wszystkich szkół świdnickich też te osoby biorą udział, tak? To chyba było takie spore wyzwanie dla Was, żeby ogarnąć te wszystkie takie wizje młodych ludzi i je uporządkować. Tak naprawdę właśnie przygotowania i takie pierwsze właśnie pomysły zrodziły się tak już we wrześniu. Właśnie pan Andrzej Mańka, dyrektor CUS-u, zebrał taką grupę osób, w tym mnie. I właśnie naszym celem było stworzenie czegoś, co właśnie zintegruje młodzież. A najlepsze w tym jest to, że to nie dorośli tak naprawdę organizują, tylko... My młodzież. Tak, młodzież świdnicka. Są też osoby w tej pierwotnej grupie, która dała w ogóle pomysł na ten temat Przewodni Dnia Młodych. Są też osoby, które uczą się w Lublinie, ale jednak są aktywnie uczestniczą w tym, co się dzieje w Świdniku. Tak. Jesteście organizatorami i to jest po raz pierwszy jest taka akcja, że młodzież organizuje coś dla młodzieży. Tak. I jak to? Jak się czujecie w tej roli organizatora? Super. No fajnie tak mieć realny wpływ na coś, co tak naprawdę zawsze chodziliśmy, jak były jakieś wydarzenia, a teraz my jakby my widzimy to od takiej drugiej strony, jak wygląda przygotowanie do takiego wydarzenia, jak wygląda praca, jakie są pomysły, żeby jakkolwiek wymyślić coś, co po prostu będzie fajnym wydarzeniem. Tak, fajnie jest brać w tym udział od strony właśnie organizatorów, a nie samych uczestników. Bo pewnie też będą elementy, które wy jako młodzi ludzie w Świdniku chcielibyście, żeby po prostu gdzieś tam były, prawda? Tak. A powiedzcie mi, co czeka właśnie młodych ludzi w sobotę? Co weszło ostatecznie do programu? No, na pewno mamy nadzieję, że dobra zabawa. Że jednak... Młodzież też doceni ten nasz wysiłek. Może temat przewodni tego Dnia Młodych nie trafi do wszystkich, ale mamy nadzieję, że mimo wszystko młodzież pojawi się i będzie wspólnie z nami. Też właśnie jakoś obchodziła ten dzień, który właśnie przygotowywaliśmy już od dłuższego czasu. A powiedzcie mi, w jaki sposób można wziąć udział w Dniu Młodzieży? Wystarczy przyjść i... Tak.
wystarczy przyjść po prostu na muszlę koncertową. Tam się wszystko zacznie, na otwarcie. I po prostu uczestnicy, którzy tam będą, dostaną kartki, na których będą zbierali pieczątki w trakcie gry terenowej. I to już wystarczy, tyle wystarczy do wzięcia udziału. Chcieliśmy jeszcze, żeby jakby uczestnicy mieli jakiś taki element jakiegoś kostiumu, żeby to było takie trochę halloweenowe, ale jakby nie chcemy, żeby to miało jakby taki ustrój halloweenowy, tylko jakby... Żeby... Takie Andrzejki, tak, trochę tak. Takie straszne rzeczy, ponieważ właśnie pisząc ten projekt uważaliśmy, że młodzież lubi się bać i i dlatego właśnie na tym taki temat przewodni. Tak. Na które z wydarzeń wy same nie możecie się doczekać? Które jest takie najbardziej dla was intrygujące? Jezu, ja chyba do kina chcę bardzo na film. A co będzie w tym kinie? Na film, tak? Tak, tak, film będzie. To jako szósta stacja. Aha. Tak. Tak. Czyli to będzie straszny film pewnie, tak? Tak. Taki bardziej kryminał. Tak, kryminał. Tak. Ponieważ też właśnie uznaliśmy, że niektórzy lubią się bać, ale nie aż tak bardzo, że lubią horrory, więc postanowiliśmy w końcu bardziej... Wyważyć trochę. Tak. Dobrze, a na pewno rozmawiacie z przyjaciółmi. Jak oni się odnoszą na ten pomysł? Są zainteresowani, myślę. Mhm. Co mówią w ogóle? Wezmą udział w tej imprezie? Wezmą. Tak. Wezmą udział. Tak, już się dopytują mnie, żebym zdradziła, co będzie na stacjach, ale powiedziałam, że nie, muszą przyjść, zobaczyć i że na pewno będzie warto. Że na pewno, tak, będzie warto. Nie, szczerze mówiąc, to niektórzy mówią, że no, że trochę nie chcą, że trochę nie czują tego. Ale właśnie staram się jakoś namówić, że, no, że jednak wydaje mi się, że warto przyjść. A nawet jeżeli nie będą brali udziału w grze terenowej, to żeby przyszli na Silent Disco, które właśnie odbędzie się po kinie od godziny 20 do 22. I tam już mogą brać udział wszyscy mieszkańcy. Też nie tylko młodzież, ale też osoby trochę starsze. Warto, żeby też przyszli i zobaczyli, jak to jest, prawda? Może właśnie dzięki temu, że przyjdą i zobaczą, to wtedy będzie taka ochota, żeby wziąć udział w tych zabawach młodzieży, prawda? Dobrze, a oni jak w ogóle oceniają ten wasz pomysł? Pozytywnie odebrałem. Sam pomysł myślę, że pozytywnie. Też zależy w jakim przedziale wiekowym. Bo właśnie przedział wiekowy tak 16-17 plus patrzy na to tak na zasadzie, że raczej to jest zabawa dla dzieci, że oni nie bardzo chcą na to przyjść. A ludzie tak 13-14-15 myślę, że są zaciekawieni, że podoba im się ten pomysł. Ale program jest taki tak skonstruowany, że... jest dla każdej grupy wiekowej. Tak, właśnie, tak, staramy wiekowej, właśnie, żeby ktoś coś sobie znajdzie w tym. Właśnie trudno nam było napisać ten pomysł, ten projekt tak, żeby każda grupa wiekowa uważała, że to jest bardzo, będzie dobra zabawa. No staraliśmy się jak najlepiej. Właśnie tutaj może starsza... starsi trochę uczniowie liceów no, mogą uważać, że to właśnie trochę takie bardziej dla dzieci, ale jak będzie kolejny taki projekt, no to zapraszamy do pomocy, bo my też nie wiemy, co każdy by chciał. Właśnie tam... też my też współpracujemy z osobami w różnej kategorii wiekowej, czyli są i osoby z podstawówek i z czwartych klas, czy to liceum, czy to technikum, więc jakby każdy ze swojej perspektywy wieku. Czyli było takie rozeznanie wśród młodzieży, co kto lubi, i co by chciał, żeby odbywało się w tych dniach, w tym dniu, tak? Tak, było spotkanie z samorządami szkolnymi każdych klas, też tak jakoś pod koniec września chyba. I tam właśnie został przedstawiony tak ten pomysł jeszcze, nic chyba nie zaczęło być organizowane tak dokładnie, dopiero pomysł został przedstawiony. No i wydaje mi się, że tak po twarzach było widać, że niektóre osoby nie były do tego przekonane, ale w końcu pomagają nam i
angażują się. A planujecie inne działania po tym działaniu jednym, które będzie właśnie w sobotę? To jest pierwsze, ale na pewno nie ostatnie. Czyli są jeszcze inne pomysły na inne wydarzenia, które ściągnęłyby młodzież? Na razie planów jeszcze na kolejnych jakieś wydarzenia. Wiemy, że będą, ale nie wiemy do końca, na czym będą polegać. Tak. Chcemy właśnie przez to wydarzenie pokazać, że jakby, że to jest nasza praca i żeby inni też może zachęcić ich do współpracy w następnych projektach, żeby jakby ta grupa się powiększała o nowe pomysły i nowych ludzi. No dokładnie. Fajnie, że są młodzi ludzie, którzy są tak chętni jak wy i którzy właśnie chcą coś zrobić dla tego miasta i dla innych młodych ludzi. Także to co, zapraszamy? Tak, bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszamy w takim razie. Na którą godzinę zapraszamy w sobotę? Na 13? Tak. Na 13. O 13 w muszli koncertowej przy DDS-ie. Wtedy zaczyna się wszystko, więc zapraszamy wszystkich młodych, starszych, młodszych na dobrą zabawę. Tak, dokładnie tak. Dziękuję wam bardzo serdecznie za rozmowę i za to, że przyszłyście do naszego studia, żeby się po prostu podzielić z nami tą informacją. My również bardzo dziękujemy za zaproszenie. Tak, to bardzo ciekawe doświadczenie. Tak. Dziękuję bardzo.